Tu jesteśmy w miejscu, gdzie jest tunel drążony w 1944 roku, jota w jotę, w tą samą technologią i tym samym sposobem jak tunel na Soboniu, przebicie. Wyrobek ze sztolni urobek wyrzucany na nasyp, czyli to co mamy na Soboniu przy tak zwanym wejściu głównym. I tu mamy kolejną sztolnię. Tutaj nawet nie trzeba daleko się zagłębiać i szukać. Kolejny element podtrzymujący wąskotorówkę. Wejście do złudzenia przypominające wejście na Soboń. Usyp, droga wąskotorówki, tunel prowadzący i wejście do tunelu, które tutaj akurat jest niedrogi w tym miejscu. Było wejście, nawet usko przypomina troszeczkę wejście te, które jest na Soboniu. Czyli tutaj bardzo szybko praktycznie starano się zrobić tak zwany tunel ewakuacyjny, bo jeden z tuneli na Soboniu jest tunelem ewakuacyjnym. Obok znajduje się szyb, podejdziemy teraz do niego, gdzie można zjechać tylko na linach i znajdziemy się w niższym tunelu. Czyli to, co byliśmy przed chwilą pod ziemią, nad nami znajduje się drugi ciąg tuneli, do którego tylko można dostać się za pomocą zjazdu na linię. Właśnie idziemy w tamto miejsce. Widoczny jest z tego miejsca. Właśnie w wielkim pośpiechu drążono ten tunel. Prawdopodobnie nie zdążono go wydrążyć, chociaż ilość materiału urobiskowego jest dużo większa niż to, co mamy tutaj wybrane. Musiał być tunel. A tutaj mamy właśnie ten szyb zawalony od góry. Też widać, że jest robiony w bardzo wielkim pośpiechu, bez szalonków, czyli za wszelką cenę chciano się dostać do środka. To są szyby ewakuacyjne, wspominają o tym jeńcy. Cały czas będę wracał do tego, co oni opowiadali, że w wielkim pośpiechu drążono krótkie chodniki bądź pionowe szyby, którymi chciano się dostać do tuneli. To już była ewakuacja. Rosjanie byli praktycznie dookoła, a tutaj jeszcze bito tunele i wyciągano jakieś dziwne skrzynie. Nie chowano. Zaznaczam, nie chowano skrzynie, tylko wyciągano skrzynie. Tutaj transport, ten pociąg, który tutaj przyjechał z Wrocławia, na jego platformach znajdowały się dziwne obiekty przypominające torpedy. Dokładnie to samo, co ostatnio będąc w Władysławowie, trafiłem właśnie na trop tych dziwnych właśnie przedmiotów, owalnych, długich cygar, dwa razy większych niż torpedy. I tutaj z opowieści właśnie pana Kamińskiego czy pana Marczewskiego dowiadujemy się, że właśnie ze Ślęży wywożono coś bardzo szybko w kierunku Świdnicy, bo tam było jeszcze czynne lotnisko. Stały tam dwa potężne hękle transportowe, które po wyzwoleniu zostały na pasie startowym, lecz były puste, zniszczone. Niemcy je wysadzili i znowuż mieszkańcy Świdnicy i Dzierżoniowa opowiadają o tunelach, o podziemnych miastach, w zasadzie nazywają to podziemnym światem, które tam się znajduje, że te przedmioty zostały włożone właśnie pod ziemię jakimś wielkim, dziwnym tunelem, przedostały się pod Wielką Sową do kompleksu Riza. Czyli w tych szalonych opowieściach jakieś ziarno prawdy musi być, bo skoro mamy tutaj do czynienia znowu z szybkim próbą szybkiego dokopania się, teren przypomina zupełnie teren ten, który mamy do czynienia w Rize. Gdybym był raz tu i raz tam i po latach ktoś by kazał mi to powtórzyć, bym się pomylił. Po prostu można się pomylić. Teraz podejdziemy jeszcze na górę do szybu, który właśnie prowadzi do prawdopodobnie do tego zasypanego tunelu, tutaj, który się znajduje. Tu mamy kolejny wykopany tunel, ale taki wąwozik bardzo krótki, równolegle do tamtego pierwszego wykopu i tego usypiska plus tamtej sztolni. A za naszymi plecami z tyłu znajduje się znowu kolejny potężny szyb, kolejne potężne usypisko, z którego pionowo, to jest tak zwane kretowisko, z którego na linach można zjechać do środka. I teraz podobieństwo do Rize nie jest przypadkowe. Ten szyb w połączeniu dałby nam to samo, co mamy na Osówce. Dwa pionowe szyby. Według zapisków 1947 roku Zabstrawina około 40 metrów głębokości.
Z drugiej strony przypominam to dokładnie, to samo wyrobisko, które znajduje się na tym, pokażę Ci kleszcze jesienne, zobacz. Jedne z najgorszych frans, jakie tylko są. Taki jak wlezie, to perioroza murowana. Wejścia sztolnie bardzo, bardzo widoczne. A ten szczyt do złudzenia przypomina zapadlisko, które znajduje się na Soboniu. Znowu ta ziemia, ten urobek, który tutaj jest, świadczy o wielkim pośpiechu, bo cały urobek stąd jest wyrzucany tutaj. Mamy potężną pionową hałdę, to co od dołu, żeby pokazywali, co miało wyglądać jak kopiec Kreta. To jest właśnie to miejsce. I teraz pionowe szyby, wejścia do podziemi. Tu ewidentnie zawalone, ale okrąg świadczy o tym, że tu był szyb. Jeden, drugi, tutaj można ewentualnie nawet się przecisnąć i wejść do niższego poziomu. To by było bardzo niebezpieczne. Natomiast tutaj jest pionowy szyb. Trzeba bardzo uważać, żeby nie spaść. Idę do złudzenia przypominający szyb na osówce, na włodarzu. Głębokość 40 metrów. Zbieżność, nieprzypadkowość. Te miejsca, ktoś powiedział, że opowiadam głupoty na temat Rize, że Rize tu się kończy. Ja nawet powiem, że Rize tu się zaczyna. Że na Górze Ślęży zaczynało się Rize i się kończyło. Te tunele i te podziemia, które tutaj są, są największe z tych wszystkich kompleksów. Ostatnio rozmawiałem z takim starym Niemcem, który bardzo zadowolony był z tego, że wszyscy szukają w okolicach Osówki, Soboń, na temat Sobonia nie wspominał, ale Osówka, Włodarz i Rzeczka. On był wręcz szczęśliwy, że nikt się nie interesuje tym. A tu wystarczy zjechać na dół, na linach i znajdujemy się w potężnych tunelach, potężnych komorach. Też dorążonych w latach 40. Jeżeli by się okazało prawdą, że Niemcy wydrążyli te tunele, a to jest tunel drążony w latach 40. Czy starszą datę znasz? To wszystkie takie wzmianki są, owszem, wszyscy mówią o 17-18 wiecznych kopalniach, tylko ja nie znam żadnej kopalni na terenie Dolnego Śląska, które by posiadały tego typu pionowe szyby. O z taką głębokością. Zjeżdżała tu pewna grupa na dół, oni wszystko sfilmowali, nawet odeszły do ich strony, żeby zobaczyć wyniki ich prac. To jest Sobiegórska Grupa Eksploracyjna. Dwa młotki plus trupia czaska, to jest ich emblemat. Uważaj na krawędzi. I to jest dokładnie to samo, z czym mamy do czynienia na Osówce. I ludzie, którzy tutaj wchodzili, pracowali, opowiadają o dwóch potężnych halach, tylko nie drążonych, naturalnych. Prawdopodobnie pochodzenia wulkanicznego. Znajdujemy się teraz na szczycie jednej z gór i stąd mamy do Ślęży ile? 500 metrów? Kilometr. Dajmy na to kilometr. Mamy kilometr do Ślęży, do wielkich komór, które znajdują się pod Ślężą. A takich konstrukcji tego typu tu w okolicy mamy kilka albo kilkanaście. Tu były podpory dźwigu, który stał tutaj, taki trójniak stał. Tu prawdopodobnie była zamontowana wyciągarka. To jest podejść betonowy, do którego wystają betonowe, stalowe pręty. To był podejść pod wyciągarkę. Co najciekawsze, tu nie ma nigdzie kruszarek. Nie ma stanowisk pod kruszarki, czyli element, który tutaj był wydobywany, był w bardzo małej, znikomej ilości. Nie było dużo. Dobrze, uciekamy, bo te kleszcze nas zjedzą tutaj. Tutaj mamy typową rurę napowietrzającą. Stał tutaj agregat, ona jest zaczepowana teraz, zalana betonem. Fragmenty betonowych podestów świadczą o tym, że w tym miejscu stał filtr bądź wentylator wtłaczający powietrze pod ziemię. Znajdujemy się teraz na samym szczycie. Dokładnie wygląda w ten sam sposób szczyt Soboni.